Już niedługo krajobraz opolskiego rynku będzie urozmaicony o nową restaurację, restaurację gruzińską. Są ze mną właściciele tej restauracji: Akaki, Georgii, Getsadze i Wartanow. Trudne strasznie imię i nazwisko, ale gruzińskie. Trudny czas, pandemia, a wy zdecydowaliście się na otwarcie nowego lokalu gastronomicznego. Nie boicie się? No, jest trudny czas, no bo tylko nie ma i nie wiesz. Mamy teraz dwa piekarnie, nasi ludzie, którzy kochają nasze gruzia, którzy lubi naszą kuchnię, wszystki chciały, co otworzyli mi tu gruziński restauracja i mi my też myśleli, co chcemy takich ładny, dobry, takie kuchna było, restauracja było fajne. Trudny czas jest, no trzeba riskować, co co stale robimy. Gruzja słynie z pięknych kobiet i z wykwintnej, naprawdę wspaniałej kuchni. Jakie będą tutaj potrawy? Jakie są takie sztandarowe gruzińskie potrawy? E, tutaj będzie taka prawdziwa gruzińska kuchnia. E, będzie przywieziony kucharz z Gruzji, który jest naprawdę, nie po prostu kucharz, oni, oni, oni naprawdę. Masteria, ja tak powiem. I tutaj będziemy tak wszystko robić, jak, jest, jak smakuje Gruzja. My też tutaj będziemy prowadzić takie wino gruzińskie. Będzie tak, gdzieś 10 rodzajów gruzińskie wino. Nazwa restauracji będzie Gruzińska Restauracja Quevry. Kewry to jest po gruzińsku taki e, glinowy, coś wsadzamy na ziemię i kiedyś to jest tradycyjny, gdzie kiedyś robili Gruzję wino. I teraz też robimy e, wino tam na ten, ten Kewry i to jest e, inny smak jest. Na przykład wino jest robione jeszcze w butelcach, jest taki szklany, ale ten Kewry to jest taki tradycyjny, który my też będziemy tak pokazywać dla ludzi, to, gdzie, będziemy ten, um, gdzie robili kiedyś Gruzję wino i tu będziemy postawić tutaj restaurację też i ludziom też pokażę, co to jest Kewry, gdzie robili kiedyś ten wino. Jakie będą główne potrawy, żeby można było je zapijać tym wykwintnym winem? <gry> Najpierw oczywiście będzie ten gruziński pierożki, które jest tam w środku, mięso i trochę sok też. To jest nazwanie, nazwanie. hinkali, które wszyscy, lubi, yy, wszyscy lubią ten hinkali. Jeszcze będzie oczywiście gruziński szaszłyki, będzie jeszcze gruziński zupa, nazwanie jest Chakapuri, które na przykład pierwszy dzień wypisz drugi dzień na kacę, to jest bardzo fajne, że ci ten zupa. Jeszcze oczywiście będzie taki gruziński Chachapuri, który jest po łodziarsku. Jest bardzo fajny i bardzo dużo ludzi kochają to. Kiedy będziecie gotowi, bo wiadomo, że to zależy wszystko od ustaleń rządowych, ale na kiedy wy będziecie gotowi, żeby wystartować, bo jak widzimy, tu jeszcze remont w pełni, więc kiedy możemy się spodziewać, że na przykład choćby jakieś wynosy już będzie można u was zamawia. E, tak, ale my najpierw chcemy tak, co daj Boże, co wszystko ten lockdown skończyło. I my na razie tak chcemy, że jak otworzymy najpierw ludzie od razu tu przyszli, usiądzili, mi wszystko powiedzieli, co to jest ten jedzenie, co my robimy, co jest wszystko i mm, na razie dla nas winos nie będziemy od razu zrobić. Na razie my poczekamy, jak będzie wszystko otwarte i my myślimy, że to tak za miesiąc my wszystko przygotujemy. Jak po gruzińsku brzmiałoby e, zaproszenie tutaj do waszej restauracji Mówzą, że Ja nic nie zrozumiałam, ale zakładam, że z całego serca zapraszają nas panowie do swojej restauracji, która już wkrótce na opolskim rynku.